Marek Łakowski, dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościem w sieci jest Pan Włodzimierz Skalik, prezes Aeroklubu Częstochowskiego. Dzień dobry Panie Prezesie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze, kłaniam się. Zanim porozmawiamy o tym, czy żyrokompasy na lotnisku w Rudnikach wskazują właściwą drogę, to muszę Pana zapytać, czy Panu się zdarzyło w wieloletniej karierze sportowo-lotniczej, żeby Pan lądował na drodze? Nie zdarzyło mi się. Choć słyszałem o podobnych przypadkach zarówno w Polsce, jak i na świecie. Była taka sytuacja u nas w Aeroklubie Częstochowskim. Jeden z naszych kolegów, lecąc na szybowcu, gdy zgasła tak zwana termika, czyli zmniejszyły się noszenia termiczne, był zmuszony lądować i lądował na obecnej DK1, ale jeszcze wówczas w budowie. Tak więc wykorzystał wybudowaną powierzchnię drogi szybkiego ruchu jako miejsce do lądowania. Nie wiem, czy o tej samej osobie myślimy, ale ja słyszałem, że pan Janusz Darocha lądował, ale na polu buraczanym jako szybowcem. Nie wiem, czy pan słyszał tą historię. No to na szybowcu jest to dość częsty przypadek, lądowanie w terenie przygodnym. Szybowiec jest tak skonstruowany, że lądowanie takie nie jest niczym nadzwyczajnym. Tak? A to lądowanie, na szybowcach, to ktoś, kto lata intensywnie na szybowcach, to zdarza mu się to nieraz nawet w ciągu jednego sezonu lotniczego. A to ostatnie przymusowe lądowanie na DK1 w wierzchowisku świadczy o dobrym wyszkoleniu. Nie wiem, pilotki chyba, tak? Bo to była kobieta. No tak, lądowanie na drodze rzeczywiście jest ostatecznością i z tego, co ja się orientuję, przyczyną tego lądowania były kłopoty z silnikiem. W przypadku maszyny z jednym motorem, no to jest dość poważny problem. Jak spojrzymy na otoczenie, na pozostały teren w tejże okolicy, to wydaje się, że akurat droga stanowiła takie dość optymalne rozwiązanie. I tak jak powiedziałem, zdarza się to również na świecie. Znamy przypadek z Warszawy, gdzie samolot podchodzący do lądowania właśnie z powodu kłopotu z silnikiem lądował niemalże w centrum Warszawy, wykorzystując też szeroki pas jezdni. Tutaj jest jednak dość duże ryzyko kolizji z przemieszczającymi się samochodami i no, ratunkiem w takiej sytuacji jest lądowanie na pasie zgodnie z kierunkiem ruchu przemieszczających się samochodów. Prędkość lądującego samolotu jest zbliżona do prędkości przemieszczających się samochodów, więc nawet jeżeli one znajdują się na drodze, to można próbować znaleźć miejsce i w ten sposób uratować zdrowie, życie i samolot. Tak się też szczęśliwie zakończyło tutaj w naszej sytuacji na drodze. Dobrze. Oczywiście nie zawsze tak dobrze się to kończy. Dobrze, nie będziemy drążyć tematu. Chwytamy za drążek i lecimy na lotnisko w Rudnikach. Zakończyły się ogólnopolskie zawody samolotowe imieniem Wacława Wieczorka. 25 zawodników z 10 klubów sportowych. Czyżby organizatorzy Aeroklubu Częstochowskiego odwołali pandemię? Te zawody miały się rozegrać jeszcze wcześniej. Tak, zgadza się. Ze względu na zalecenia Ministerstwa Sportu zostały przełożone. One miały być kilka tygodni wcześniej rozgrywane i rzeczywiście w pierwszym okresie, kiedy to było możliwe, przystąpiliśmy do działania. Rozegraliśmy zawody, to już jest 16. edycja tego typu zawodów. Udało nam się zrealizować program w 100%, mimo że pogoda troszeczkę płatała nam figle. Cieszymy się, że te zawody w końcu udało się rozegrać. Tak, i Częstochowa była gościnna, dodajmy. Bo chyba czwarte, dziewiąte miejsce. Smutkiem,
ze smutkiem i ubolewaniem to stwierdzam. Wolałbym, żeby nasi zawodnicy nie byli aż tak bardzo gościnni, no ale miejmy nadzieję, że na zawodach poza Częstochową nasza reprezentacja odbije sobie. Dobrze, ja krótko przypomnę, że Wacław Wieczorek, ja miałem osobiście kontakt z tym pilotem, 10 ponad lat temu chyba zmarł, czy równe 10 lat temu zmarł, tak nagle odszedł. Dokładnie 10 lat temu, w 2011 roku, bodajże w październiku, więc można powiedzieć, że tak mamy jak gdyby taką okrągłą rocznicę śmierci naszego wspaniałego kolegi. Człowiek niezwykle spokojny. Zawodnika. Ja go pamiętam jako człowieka bardzo spokojnego, zamkniętego w sobie troszeczkę. Lekko czasami gdzieś się tam uśmiechnął, ale człowiek, który mógłby naprawdę się mógł chwalić wieloma rzeczami, chociażby to, że latał na Boeingach chyba 737, tak, z tego co wiem. Był kapitanem i instruktorem na Boeingach 737. Można powiedzieć, do ostatnich chwil życia był czynny zawodowo. Tak, jego śmierć była dla nas zaskoczeniem. No wszak młody człowiek, 53 lata, tak? To było rok po zakończeniu przez niego kariery sportowej. No, mieliśmy okazję przy okazji tych zawodów właśnie samolotowych przypomnieć jego sylwetkę. To zawodnik, który uzyskał 20 medali na Mistrzostwach Świata Europy, no i 10 medali w zawodach krajowych, w tym trzykrotnie tytuł mistrza Polski. On był, największe swoje sukcesy odniósł właśnie w lataniu rajdowym, w załogach dwuosobowych, trzykrotnie mistrz świata, trzykrotnie mistrz Europy, dwukrotnie na igrzyskach sportowych. Pan go lubił osobiście, panie prezesie? Pan lubił Wacława Wieczorka? No on chyba kilka razy ograł pana gdzieś tam w powietrzu, tak? No tak, ale jego pierwszy medal zdobył w 1990 roku. To był jego brązowy medal, a ja przypomnę, to było w Argentynie, wtedy wygrałem Mistrzostwa Świata. Także, no proszę bardzo. Także rzeczywiście rywalizacja w kadrze jest ostra i no i bywa tak, że wygrywa jeden zawodnik, później następuje zmiana. Ja chcę powiedzieć jedno, że akurat pamiętam swój czas w kadrze narodowej jako czas bardzo wspaniały, właśnie między innymi z tego powodu, że mimo że rywalizowaliśmy między sobą, to atmosfera w kadrze, w reprezentacji zawsze była bardzo fajna i to, że walczyliśmy ze sobą, nie przeszkadzało nam zachować dobre relacje przyjacielskie między sobą. I super. Panie prezesie, czy to, że wracają na lotnisko w Rudnikach ogólnopolskie zawody, bardzo poważne zawody, oznacza, że wraca życie na lotnisko właśnie, że zaczynają działać sekcje, zaczyna coś się dziać, zaczynają się szkolenia, zaczynają się loty, zaczynają się, nie wiem, skoki spadochronowe? Powiem tak, że jeżeli chodzi o zawody samolotowe czy innego rodzaju właśnie zorganizowane formy uprawiania sportów lotniczych, rzeczywiście wracają. Natomiast chcę powiedzieć, że działalność Aeroklubu Częstochowskiego przez ostatnie miesiące trwała w sposób nieprzerwany i zarówno szkolenie teoretyczne, jak i praktyczne cały czas się odbywało. Tutaj oczywiście z zachowaniem warunków takich, które gwarantowały jak gdyby bezpieczeństwo, ale my normalnie działaliśmy. Także inaczej Aeroklub nie byłby w stanie przetrwać w dobrej kondycji, tak? Bo nasza aktywność szkoleniowa, sportowa i w każdej innej formie ma odzwierciedlenie w wynikach finansowych. No i nie możemy sobie pozwolić na zatrzymanie naszej działalności, bo to by nas doprowadziło do ruiny. Dobrze. W sumie macie pięć sekcji?
5? Tak, no ale to, czym chcemy się zawsze przy takiej okazji chwalić, to jest wyjątkowo liczne grono członków. Przypomnę, że Aeroklub Częstochowski ma ponad 500 aktywnych członków. Jesteśmy wśród 100 organizacji drugą tego typu w Polsce. Większy jest tylko od nas Aeroklub Warszawski, no ale który liczy ponad 700 członków. No to ale ze stołecznym aeroklubem nie ma co się mierzyć. Ja tylko powiem, że 500 członków to by starczyło na kilka dobrych aeroklubów. To jest taka ilość, to jest prawdziwa i odzwierciedlająca stan faktyczny liczba członków, pokazująca też naszą aktywność, otwartość. Wśród członków mamy wielu również koleżanek i kolegów spoza Częstochowy i naszego regionu. Ja jeszcze doszukałem się 6. sekcji, chyba najstarszej. Częstochowski Klub Seniorów Lotnictwa będzie w tym roku chyba obchodził, w tym roku czy w przyszłym roku obchodził 40. rocznicę powstania. Tak, to duże dla nas wydarzenie. Zwłaszcza, że podobnie jak Aeroklub, to i jego Klub Seniorów Lotnictwa należy do bardzo aktywnych. Tenże klub skupiający byłych lotników, seniorów, działaczy jest bardzo aktywny również w przestrzeni publicznej. Dzięki naszym koleżankom i kolegom z Klubu Seniorów Lotnictwa mamy bardzo dobrze zdokumentowaną naszą historię, historię Aeroklubu Częstochowskiego, naszych sukcesów. Również z inicjatywy klubu powstaje wiele ważnych inicjatyw typu tablice upamiętniające szczególnie zasłużonych częstochowskich lotników, czy pomnik upamiętniający byłe częstochowskie lotnisko Kuceli. Dobrze, to skoro pan mówi o tych sukcesach, to ja muszę koniecznie nazwiska znane tutaj przytoczyć. To jest na pewno Janusz Darocha, Jerzy Ostrowski, Marian Kozierut, Włodzimierz Skalik, chociażby pan. Ostatnio Patrycja Pacek. To są osoby, które dowodzą, że z marzeniami naprawdę można daleko odlecieć. Przepraszam za grę słów tutaj troszeczkę, ale to są osoby, które już osiągnęły ogromne sukcesy w swoim życiu. Szanowni państwo, wszak pierwszy mistrz świata, częstochowianin, to lotnik, to zawodnik już świętej pamięci, Jerzy Ostrowski. Właśnie poprosiłem, żeby podsumować wyniki Aeroklubu Częstochowskiego i szanowni państwo, szanowny panie redaktorze, dorobek medalowy Aeroklubu Częstochowskiego w mistrzostwach świata i Europy, jeżeli chodzi o indywidualne medale, to jest 65 medali indywidualnych, złotych, srebrnych, brązowych na Mistrzostwach Świata Europy. I co na to warszawski aeroklub? Nie ma. Proszę? I co na to warszawski aeroklub? Tu wygrywamy z nimi? No, obawiam się, że to może być duży powód do zazdrości, ponieważ rzeczywiście ten dorobek jest imponujący i cały czas staramy się go powiększać. Mamy nadzieję, że zawody, te, do których szykują się nasi zawodnicy, nasi reprezentanci, a to mam na myśli Mistrzostwa Świata w akrobacji szybowcowej, gdzie nasza właśnie zawodniczka Patrycja, mam nadzieję, wystartuje i będzie walczyła o najwyższe trofea, jak również mamy nadzieję, że zawody, które już raz były przełożone, Mistrzostwa Świata rajdowe, które miały się odbyć w ubiegłym roku w RPA, a w końcu odbędą się w tym roku na jesień. Mamy taką nadzieję, no bo rzeczywiście te zakłócenia w kalendarzu nawet najważniejszych zawodów no są przyczyną naszych zmartwień, ponieważ no, cały program realizujemy i bardzo często przygotowań i okazuje się, że czasami niestety na próżno, tak jak było to w ubiegłym roku. A szkolicie jeszcze pilotów F-16? Bo były takie momenty chyba w 2010 roku. Jeżeli chodzi o szkolenie pilotów F-16, to akurat w tej dziedzinie się nie specjalizujemy, ale oczywiście nasi młodzi
wychowankowie, piloci szybowcowi, skoczkowie, spadochronowi, zaczynający w wieku 14 czy 16 lat, oczywiście bardzo często realizują swoje później swój rozwój na uczelniach, czy to wojskowych, czy cywilnych, przygotowujących do zawodu pilota. To króciutko jeszcze na zakończenie zapytam, panie prezesie, co będzie działo się w tym roku jeszcze na lotnisku przez 6 miesięcy, można powiedzieć, 6-7 tak, miesięcy. Mamy klasyczny swój kalendarz modelarski, sekcja modelarska akurat w każdym roku ma najwięcej zawodów modelarskich i dlatego już mamy kilka wydarzeń za sobą, ale serdecznie Państwa zapraszamy 30 maja, czyli już w ten weekend odbędą się coroczne zawody Młodzi Modelarze na Start. Bardzo, bardzo Państwa zapraszamy młodych modelarzy z rodzicami. Również przewidujemy w późniejszym już okresie 11 września Mistrzostwa Modeli Halowych w parku na Lisińcu, jak i również zawody makiet o memoriał Jerzego Ostrowskiego-Szyjalskiego. To we wrześniu. Również we wrześniu odbędą się coroczne jurajskie zawody samolotowe poświęcone pamięci Piotra Sikorskiego. To już 14. edycja. Zawody cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem, zwłaszcza, że jest właśnie sformatowane na to, by ci, którzy mają zamiar debiutować w zawodach, w rywalizacji sportowej, mogli właśnie skorzystać z formuły, która na tych zawodach jest jak gdyby dla tego typu zawodników dedykowana. Również corocznie 3 października, w pierwszą niedzielę października, święto latawca. Wszystkich młodych, najmłodszych modelarzy, którzy zbudują swój latawiec, zapraszamy na otwarte zawody latawców 3 października, no i 16 października zawody na celność lądowania, tradycyjne, podsumowujące nasz sezon, a oczywiście w międzyczasie szereg imprez krajowych, międzynarodowych, na których będą startowali nasi reprezentanci. Bardzo dziękuję. Zapraszał pan Włodzimierz Skalik, prezes Aeroklubu Częstochowskiego. Dziękuję panie prezesie. Dziękuję i zapraszam na lotnisko w Rudnikach. Dziękuję.